Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Fallout Equestria, Cold Cold Hair. Chociaż nie, autor zmienił nazwę fanfika na The Deserter. Rozdział 6. Elkville. No, nareszcie dobiliśmy do Elkville, miasto jak każde inne na pustkowie, z tym, że to można zobaczyć już w jakiejś konkretnej odległości. A to z uwagi na wysoki, jeszcze nie zrujnowany wieżowiec w samym centrum. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie tam zbierało się całe towarzystwo. Przez całą drogę ani słowem nie odezwałem się do Bajenty, nie czułem żadnej potrzeby ani chęci rozmowy. No i nie chciałem jeszcze bardziej nakręcać się tym tematem. Praktycznie od razu po przejściu przez bramę, już nie tak wybitną inżynieryjnie jak w Birchwood, ale równie skuteczną, mój feedback oznajmił, że ma dla mnie całą masę lokacji do sprawdzenia. Serio, skąd one to wiedzą? W oczy rzuciło mi się sklep z bronią, Gnaty Einara, warsztat V8, noclegownia, sen zimowy oraz miejsce, do którego mieliśmy iść z tym listem od rabi. Firma kurierska DD. Czemu akurat DD? Na sam początek ruszyliśmy ku firmie kurierskiej, weszliśmy do środka i zostaliśmy całkiem przyzwoity, choć prowizoryczny wystrój na przedwojenną pocztę. Paczki, serta listów, okienka i tym podobne. Te kokuce tutaj znacznie nie interesowały się estetyką i wszystko wyglądało jak ze złomowiska. Teraz było tu kompletnie pusto. Następny oznamił stary Pegas za ladą. To zdecydowanie nie był typ z enklawy. Za bardzo czuć go było pustkowiami, grzecznie mówiąc. No ten star wzięła ode mnie list i ruszyła do okienka, podczas gdy ja z Mag obserwowaliśmy, jak wygląda powojenna biurokracja. O dziwo, poszło całkiem zgrabnie. Wygląda na to, że nie interesuje ich nie tylko strój, ale i nadmiar formalności. Jeszcze tylko drobna opłata, gotowe. Star wróciła do nas z lekkim uśmiechem na pyszczku. Gotowe? To co teraz? Zapytała. Sen zimowy. Całkiem trafna nazwa dla noclegu. W nocleg mieścił się w jednej z kamienic. Odróżniał go od innych wysoki neon wystający ze ściany i rozświetlający zasnutą śniegiem okolice czerwonym i pomarańczowym światłem. To właśnie tam postanowiliśmy zatrzymać się na noc. A że ta dość szybko się zbliżała, my dotarliśmy tu jeszcze szybciej. Błyskawicznie też dostaliśmy klucze do pokoju. W sumie trudno się dziwić. Z płucami w pancerzach wspomaganych nie da się negocjować, chyba że brak ci instynktu samozachowawczego. Weszliśmy do pokoju numer 13 i razem z Magentą wyskoczyliśmy z pancerzy. Krótko potem wyskoczyliśmy również z kombinezonów do nich. Jedynie Northern Star wydawała się wahać, rozbrania się, jej wola. Sam pokój nie był może najobszerniejszy na pustkowiach, ale na pewno całkiem przytulny, jak na nasze standardy. Ot, mały stolik, dwa łóżka i mała łazienka z prysznicem. Nic nadzwyczajnego, na ścianie wisiał nawet niszczony telewizor. Pójdę może pod prysznic, zdecydowała Mag i powolnym krokiem ruszyła do małej łazienki. Zostawiła mnie samego z Pegaską, westchnąłem i położyłem się na łóżku. Włożyłem słuchawkę do ucha i włączyłem radio w feedbacku. Natychmiast się uśmiechnąłem, słysząc aksamitny głos Crystal Ray. To byli Inksteins i It's All Over, teraz odrobinę informacji o pogodzie. Wkrótce czekają nas intensywne burze śnieżne i w efekcie mocno ograniczona możliwość podróży. Zatem radzę uzbroić się w bardzo solidne ubrania i nie opuszczać osady z bardzo ważnego powodu. To była Crystal Rave, wasz głos północy ze Snowdrop Radio. Jak ja kocham jej głos i jak samitny, kojący głos. Nagle zostałem wyrwany ze swoistego letargu przez Northern Star, która chyba zauważyła to, że się zwiesiłem i postanowiłam je obudzić. Spojrzałem na nią. He? Wiesz, tak się składa, że to właśnie w Elfil powinien być gość, którego proponowałam wam odwiedzić. Wiesz, wtedy w barze przypomniała mi i do tego lekko się uśmiechnęła. I co? Sugerujesz, żebyśmy się do niego przeszli? Zapytałem. Pegaska kiwnęła twierdząco głową. Niech stracę.
ale żebym nie musiał tak żałować. Nie pożałujesz, słowo. A Kimon jest? To chyba jakiś płód sprzed wojny. Chyba? W sensie, nie wiadomo, bo nie jest królem, ale na tutejszego też nie wygląda. Patrzę przed siebie, widzę ją. Magenta. Macham do niej, odwraca wzrok. Wołam ją, nie słucha. Biegnę do niej i jestem tuż obok. Chcę na nią spojrzeć. Nagle dostaję pys. Obudziłem się zalany potem. Z dnia na dzień zaczynam wiewać coraz bardziej po raz sny. Spojrzałem dookoła. No, skąd wciąż był najpiskie ciemności. Popatrzę na Pibaka. Była druga 23. Cross? Usłyszałem nagle znajomy głos. Spojrzałem na łóżko, na którym przed snem zastałem obie klacze. Magenta, widocznie ją obudziłem. Wszystko dobrze? Chyba, odpowiedziałem cicho, włączając lampę w feedbacku. Monochromatyczny, błękitny ekranik zaświecił mocniej. Cross, czy to wszystko ma związek z tym, co powiedziałam? Mac położyła uszy, a zaraz potem ja. Nie musiałem nawet odpowiadać. I tak było to po mnie widać, jak w otwartej książce. Rany, przepraszam, naprawdę nie wiedziałam, że weźmiesz to tak na serio. Położyłem się z powrotem na łóżko i przykryłem połataną kołdrą. Chciałem spróbować jeszcze zasnąć, nie miałem już ochoty ciągnąć tego tematu. Idiotka ze mnie, usłyszałem ze strony Magenty. Pobudka o 8:00, otworzyłem oczy i nigdzie nie widziałem ani Mag, ani Star. Przewróciłem się na drugi bok i zobaczyłem, że Magenta leży tuż obok mnie i jeszcze słodko śpi. Przeniosła się tutaj, kiedy jeszcze spałem? Nic dziwnego, że jej nie zobaczyłem. Miła niespodzianka, szczerze przyznam. Nie minęła długa chwila, a jednorożka ziewnęła przez sen i otworzyła swoje mocno różowe oczy. Nasze spojrzenia szybko się spotkały. Hej, Cross, szepnęła do mnie jeszcze sennym tonem. Przetarła oczy i ponownie po mnie spojrzała. Położyła uszy. Dalej się gniewasz? Muszę odpowiadać? Po szybkim ogarnięciu się wskoczyłem w pancerz wspomagany i wyszedłem z wynajętego na noc pokoju. Musiałem znaleźć notat Star. Gdzie ona poszła? Raczej nie uciekła, a jeśli już, to na pewno nie za daleko. I nagle na nią trafiłem. Wracała chyba z parteru, jedząc coś, co wyglądało jak corn dog, ale wysoce prawdopodobne, że corn dogiem nie było. Star, gdy tylko mnie zobaczyła, uśmiechnęła się i pokłusowała w moim kierunku. Doberek, Cross, przywitała się ze mną uprzejmie. Dobrze się spało? Zada nie urywało, ale jakoś odpocząłem. Mieliśmy pójść do tego twojego znajomego. A, tak, akurat przyszedł i jest na dole. Szybki gość z tego kogoś. Zszedłem ze Star na dół, a w recepty ujrzałem jakiegoś szarego jednorożca w garniturze, którego mocno czerwona grzywa zasłaniała półpyska. Patrzył przez okno i palił jakiegoś papierosa. Wyglądał na max 40 lat. W pewnym momencie spojrzał w naszym kierunku równie czerwonym, co grzywa okiem. No, nareszcie jesteście, powiedział do nas głosem noszącym wyraźnie znamiona tytoniu i alkoholu. Witam, szefie, przywitała się z nim Star. Mogę wiedzieć, skąd się znacie? Zapytałem jeszcze zanim cokolwiek się zaczęło. Tato panienka Norton Star była przez jakiś czas moją ochroniarką. Miała mnie zaprowadzić do jakiejś osady, a że mieliśmy trochę czasu, to nawet się zakomplowaliśmy. Wytłumaczył dziwny ogier i wyciągnął ku mnie kopyto do przybicia. Profet, ministerstwo nauk magicznych. Co? Ministerstwo? Ja je zrobił? Chociaż z drugiej strony naprawdę niewiele chłopców po 200 latach ogarnia, co jak się nazywało, przynajmniej w tych stronach. Może ten profet to jakiś kul znający się na magii iluzji? Crossfire, niepewnie się przedstawiłem i przybiłem z nim kopytko. Magenta, przedstawiła się nagle mag, która dosłownie rosła swoim dna, aż mi serce stanęło na sekundę albo dwie. Rany, dziewczyno, od kiedy jesteś taka cicha? Szary rodzielec zaprowadził nas do jakiegoś jednorodzinnego domu po kilkunastu set remontach. Zabite dechami okna, blacha falista na dachu zasłaniająca dziurę. Ładnie mieszka ten nasz kuc ministerstwa. Profet wyszedł przed nas i otworzył nam drzwi. Witam w moich skromnych progach.
Weszliśmy do środka. No, wnętrze również nie pozwalało, aczkolwiek prezentowało się znacznie lepiej od strony zewnętrznej. Głównie dlatego, że nie było tu śniegu i lodu. Od skromny dom z odzysku, nawet prąd miał, to już coś. Rudzielec w garniturze machnął na nas kopytem, byśmy za nim jeszcze gdzieś poszli. Zaprowadził nas do jakichś drzwi pod schodami na piętro. Za nimi ujrzeliśmy inne schody, ale do piwnicy. Przedsionek już mamy za sobą, to teraz pora na właściwe mieszkanie, powiedział do nas, kiedy schodziliśmy w dół. Powoli, bo jak zlecisz ze schodów w pancerzu wspomaganym, to już nie wstaniesz, wiem to z doświadczenia. Piwnica profeta była jak mniejsza wersja naszego bunkra, znacznie mniejsza, skromnie oświetlenie w postaci dwóch jarzeniówek na suficie, metalowy stół i krzesło, a na nim jakiś, chyba domowej roboty, generator, bo był jeszcze do czegoś podłączony, a całe jego wnętrze iskrzało, aż włosy stawały przy nim dęba. Po drugiej stronie widział jakieś spory, wyłączony ekran. Zajmował prawie połowę ściany, mówiąc krótko. Profet zrobił sobie z tego miejsca jakiś kącik wielkiego brata. Jedynie spory puszczy dywan na podłodze dodawał temu miejscu jako takiego luksusu. Nieźle się pan urządził, powiedział Norton Star, jak źrebak oglądając wszystko, co popadnie. Mam za sobą 200 lat, to wiem, jak się urządzić, odparł profet, nonszalantko poprawiając marynarkę. Spojrzał później na nas bardziej profesjonalnym spojrzeniem, takim, jakie swego czasu posyłali mi skrybowie, więc ponoć szukacie śnieżnej zjawy. Można tak powiedzieć, przyznała za nas mag. Wiesz coś o tym? Dopytywałem. Głupie pytanie, profet zabrzmiał na urożonego, bardzo sztucznie obrażonego. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że takie pseudoaktorstwo go bawiło. Nawet się uśmiechał, a w zasadzie jeden kącik jego ust powędrował jakiś centymetr w górę. Oczywiście, że wiem, sam ją projektowałem. Co? Zdziwiliśmy się jednocześnie, cała nasza trójka. Wiecie, nie zostałem wysokim rangą członkiem Ministerstwa Neurologicznych bez powodu, że Gogier nonszalancko poprawił krawat, strzepując jednocześnie kurz z koszuli. Sam nie bardzo pamiętam szczegółów, ale mam tu coś, co wam może pomóc. Wskazał na jedną półkę. Nasza trójka zobaczyła małą kryształową kulę na metalowym stojaczku. Wewnątrz niej zachodziły jakieś ciekawe procesy magiczne. Słyszeliśmy z Magentą o takich artefaktach, ale ani ja, ani ona, ani nawet żaden członek naszego bractwa nie spotkał się z nim na żywo. Kule wspomnień. To bardzo cenne artefakty Starego Świata. Jedne zawierają mniej lub bardziej ważne wspomnienia przedwojennych oligarchów, inne tajne projekty, które mógłby znać tylko najwyższy w hierarchii naukowcy Equestrii, a jeszcze inne spreparowane, bezużyteczne dane albo nielegalną ponad sobie czasu mentalną pornografię. Ta kula, na którą patrzyliśmy, wydawała się bez żadnej skazy. Należała do profeta, więc na pewno zawierała coś z jego przeszłości albo przeszłości kogoś mu bliskiego. Sam nie mam za bardzo jak do niej wejść, ale wam się powinno udać, powiedział rudy jednorożec i zapalił kolejnego papierosa. Weźcie ją, ale potem oddajcie w stanie nienaruszonym. Delikatnie ściągnąłem magią kulę ze stojaczka i przyjrzałem się jej z bliska. Była piękna, trochę jak takie ozdobne kule z plazmą, które widziałem w jednym przedwojennym katalogu. Różnica, ta tutaj była z kryształowego szkła i była magiczna. Wyszedłem z pancerza, mag zrobiła to samo. Spojrzeliśmy po sobie, chciała wejść do wspomnienia razem ze mną. Tak się w ogóle da? No cóż, zawsze powinien być tym pierwszy raz. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, z kulą pomiędzy nami, zbliżyliśmy do niej swoje rogi, dotknęliśmy jej. Znalazłem się w jakimś przedwojennym biurze. Przed sobą miałem biurko zawalone najróżniejszymi papierami, od formalnych listów przez jakieś rysunki po prawdziwe profesjonalne projekty. Sam rozkoszowałem się, a raczej kucyk, w którym siedziałem, siedzeniem w wygodnym fotelu oraz papierosem, z którego dym rytmicznie chałupiał moje płuca i opuszczał je po 2-3 sekundach. Nie mam pojęcia, co jest takiego przyjemnego we wydychaniu grozącego dymu,
ale temu tutaj to najwyraźniej nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, odprężało. Kiedy usłyszałem pukanie do drzwi, unieśliśmy z moim nosicielem wzrok za ciemnymi oszklonymi drzwiami, obok których stał kucokształtny robot. Ujrzeliśmy sylwetkę klaczy. Mój nosiciel machnął niedbale w kierunku robota, po czym ten otworzył drzwi tajemniczej klaczy. Do środka weszła klacz w średnim wieku. Miała garnitur, blond grzywę ułożoną w krok oraz przyszywające zimne moczy w barwie czystego lodu. Sam bym się wzdrygnął na to jej spojrzenie, gdybym mógł, ale mój nosiciel był kompletnie niewzruszony. Czego potrzebujesz? Zapytał ją znajomym mi już głosem. Wiedzieć, do czego potrzebne ci tyle pieniędzy, powiedziała chłodnym tonem klacz, magią wyciągając z dziób jakieś papiery. Dziesiątki tysięcy bitców wpływają codziennie na twoje konto bankowe, a potem jeszcze gdzieś znikają. Co ty z nimi robisz, profet? Doktorze profet, przewrócił oczami, zaś ja poczułem, jak mój nosiciel minimalnie się uśmiecha. Doktorze profet, na co ci tyle pieniędzy? To jakieś prywatne przedsięwzięcie prowadzone bez wiedzy i zgody ministerstwa? Określiłbym to słowami prezes dla ministerstwa. Zresztą nie muszę ci o tym mówić. Powiedziawszy, mój gospodarz spojrzał na koleżankę po fachu. Już miała coś powiedzieć, ale przerwał jej i kontynuował. Po prostu ci to pokażę. Wstał i zbliżył się do klaczy. Było od niej wyższa głowę i róg. W jednej chwili jednorożka wydawała mi się mniej groźna, a bardziej zaniepokojona i przestraszona całokształtem upiornego i nonszalanckiego naukowca, jakim był profet. Zapalił swój róg, nastąpił błysk. Otworzyłem oczy, byłem z powrotem w skroni profeta. Mag również dochodziła do siebie po tym wspomnieniu, czyli jednak da się wejść do jednej kuli w kilka kucyków. Minus to najwyraźniej osłabiało kondycję. Podeszła do nas Lotten Star i zaczęła nas trzucić. Rany, ale mi teraz zaschło w gardle. Żyjecie? Zapytał ni ciepłym, ni chłodnym tonem profet, który stał oparty o stolik i przyglądał się nam, kiedy odlecieliśmy we wspomnienie. Tak, wszystko w porządku. Chyba, powiedziałem cicho. Potrząsnąłem głową, po czym wstałem i pomogłem w tym samym marzencie. I co tam widzieliście? Ciebie z jakąś dość sukowatą klaczą, odpowiedziała rudemu mag. Co to za jedna? Jedna z tych kłoców, które zasługiwały później na spuszczenie im na łeb mega czaru. Nawet jeśli wyglądała w miarę niewinnie. Z tego, co zdążyłem zauważyć, jednak przetrwała wojnę. Coś tak czułem. Ponoć oczy to zwierciadło duszy. W takim razie tamta klacz musiała mieć ją zimną jak tyż klimat. Hej, może to właśnie ona spowodowała w tym miejscu wieczną zimę? Byliście rywalami? Zapytała swojego dawnego szefa Lotten Star. Można tak ująć. Kobyła zawsze rywalizowała ze mną stanowisko szefa lokalnego oddziału ministerstwa. Raz ja prowadziłem, raz ona. Nie zgadnę. Megaczary przerwały wam przypychanko o stołek i teraz chcesz to kontynuować, kiedy ten stołek już wyparował? Wszedłem profetowi w słowo, a ten skwitował moje słowa krótkim kiwnięciem głową. Bo tu nie chodzi już o samo stanowisko, a o to, kto przez cały czas był lepszy. Elfil to w bardzo dużej mierze nieużytki, które po prostu czekają na moment, w którym śnieg na dachu będzie tak ciężki, że nie wytrzymają i wszystko się zawali. Z tego powodu nie widziałem powodu, dla którego miałbym zostać na owych nieużytkach dłużej niż to potrzebne. Mimo to ruszyłem tam sam. Chciałem poukładać myśli i poszukać fantów do wymiany za kapsle. Potrzeba nam prowiantu i lekarstw. Zatem ja, rycerz Bractwa Stali z przymusu, musiałem zniżyć się do poziomu pospolitego szabrownika i przetrząsać ruinę za ruiną, by było nas na cokolwiek stać. Dobre było przynajmniej to, że często nikt się nie czepia, kiedy wchodzi mu w drogę kucz z pancerzy wspomaganym. Już rozumiem, dlaczego strażnicy wolą pozostać anonimowi i nie zdejmować PW przy kucach. To idealna broń psychologiczna. Nie wie taki kłód, czy to jeszcze ktoś żywy, czy już maszyna. Raz czy dwa zdarzy się jedno i drugie. Minęła jakaś godzina, a ja dalej penetrowałem ruiny bloków mieszkalnych i sklepów,
Z tego, co widzę, Elfville musiało być miastem przemysłowym. Te wszystkie blokowiska, magazyny i szyby górnicze, które stały puste, odkąd spadły megaczary. Rodziło się pytanie, co takiego wydobywano tutaj, przed 200 lat temu? Tak się zastanawiając, szedłem dalej przez śnieg, wypełniając dziurki złomem. Nagle poczułem, jak śnieg zaczyna mocniej sypać, a wiatr mocniej wiać. Zbliżała się zamieć, coś czułem, że mogę wrócić późno. Prędko znalazłem jakiś budynek i wbiegłem do środka. Najświńskie ciemności rozświetliłem latarką na hełmie. Wszedłem do przedsionka szyby górniczego, tak to się nazywało. Przedsionek? Mniejsza o to, grunt, że tutaj nie zamarznę. EFS pokazywał, że znajduje się tutaj kilka wrogo nastawionych kresek. Sam nic nie widziałem. Główna wada tego zaklęcia nie pokazuje wysokości. Oznaczało to, że cokolwiek tu siedzi, jest albo nad, albo pode mną. Na wszelki wypadek odblokowałem broń. Skoro już tu jestem, to nie zaszkodzi pozwiedzać. Znalazłem windę, chyba sprawną, ale z uwagi na wotum nieufności wobec przedwojennych, przerozwiałych i do tego zamarzniętych mechanizmów, postanowiłem zejść w dół klatką schodową, a w zasadzie taką długą, poskręcaną równią pochyłą. Przez cały czas słyszałem tylko trzy rzeczy, huczący na zewnątrz wiatr, mój oddech oraz moje kroki. Czułem się jak astronauta, który dryfuje w próżni i ma do słuchania tylko samego siebie. Kiedy tak schodziłem, natknąłem się na kilka zawalonych szybów. Przy jednym z nich, pod gruzu, którego wystawał szkielet jakiegoś takowego górnika, akurat latarka w mojej hełmie postanowiła wziąć i wysiąść. Ściągnąłem wtedy hełm, narażając swoją głowę na oberwanie jakimś kawałkiem skały z rozpadającego się powoli sklepienia. Zapaliłem róg. Saledynowe światło objęło klatkę schodową, a ja, zawiesiwszy hełm za przewód do oddychania na jukach, powolnym krokiem ruszyłem głębiej w kopalnię. Co takiego mi wpadło do głowy, żeby ładować w takie miejsce? Po kilku piętrach usłyszałem czyjąś rozmowę. Zainteresowany tym, to taki może też tutaj siedzieć, ruszyłem czym prędzej w kierunku jej źródła. Przypis. Nowy poziom. Nowy profit. Zabierz mnie ze sobą. Za każdym razem, kiedy wchodzisz w cudze wspomnienia, możesz zabrać ze sobą jedną osobę.